Agnieszka, za chwileczkę będziesz miała pokaz modowy w tym klubie, w klubie Teatr Łódzki w Łodzi. Powiedz, co to będzie za pokaz, jaką kolekcję pokażesz nam? Więc na dzisiejszy pokaz przygotowałam sukienki pod ten pokaz, pod tą okoliczność. Inspiracją do kolekcji były modelki, były mistrzem w ogóle przewodnią, były sukienki seksowne, kobiece, bardzo odważne. Kolekcja jest zachowana w bieli i w czerni, więc taka lekko szachownica, biało-czarna. Myślę, że każda z kobiet, z dziewczyn będzie chciała mieć taką sukienkę u swojej szafie. Nie mogę u Ciebie nie zapytać, czy ta Twoja kolekcja, nie wiem, posiada dodatki jakieś, z czego jest wykonana, z jakich materiałów? Więc staram się, żeby moje tkaniny były bardzo wysokoratunkowe i są to tkaniny w szczególności bawełna, jedwab, wiskoza, tkaniny naturalne. Cechą taką przewodnią kolekcji jest ostre cięcie, zdecydowane, trochę falbanek, kobiecość, odwaga. Próbuję taki styl bardzo niepowtarzalny, ale żeby było coś w tym innego, coś bardziej zmysłowego, taki trochę z polotem. Dlaczego akurat Twój pokaz jest na afterparty KSW? Bo moje sukienki się podobają, bo są kobiece, są seksowne i właśnie takie miały być na tej imprezie. Czy interesujesz się sportem? Po części się interesuję. Interesuję się, po części. Czy miałeś dzisiaj swoich faworytów, jeżeli chodzi o zawodników podczas właśnie gali KSW? Nie miałam. Powiedz, jakie masz plany zawodowe na najbliższy okres? Czy planujesz kolejne już pokazy, kolejne kolekcje? Tak, oczywiście. Moja marka jest bardzo rozwijana dobrze obecnie w Stanach. Od 2 lat tam razem z moją siostrą mamy markę Tokaż Design, gdzie tworzymy rzeczy bardziej casual oraz takie party dress. I bardziej staram się w tym kierunku rozwijać swoją działalność. Również w Polsce też, ale w szczególności w Stanach. I na samo zakończenie, z pewnością nasi widzowie Telewizji ATV chcieliby dowiedzieć się, gdzie można zakupić Twoje kreacje. Więc moje kreacje można kupić w Lublinie w moim atelier, można kupić na forum mody w Krakowie w butiku oraz na stronie tokażdesign.com.